Witajcie, ja jestem Kacper, a dzisiaj mam dla Was kombinezon sportowy Laguna Seca 5 włoskiej marki Dainese, która specjalizuje się w produkcji odzieży motocyklowej, a w szczególności wysokiej klasy kombinezonów sportowych. Dlatego zapraszam do oglądania, bo będzie się działo. Zanim przejdziemy jednak do właściwej części filmu i omówienia kombinezonu Laguna Seca 5, mam dla Was kombiak Laguna Seca, który przeżył naprawdę konkretny szlif na torze Nürburgring, ale co najważniejsze, świetnie spełnił swoje zadanie i w 100% ochronił kierowcę motocykla. Zapraszam również do zostania do końca filmu, ponieważ będzie wstawiona dłuższa część z onboardu właśnie z tego toru. Pacjent już na stole, także zobaczmy, co tutaj się dokładnie stało po tym ślizgu. I tak, pierwsze, co się rzuca w oczy, to przeszorowana płytka na ramieniu. Do tego przed ramię tutaj całe jest przeszorowane, ale nie ma żadnych rozdarć ani niczego innego, co mogłoby świadczyć o tym, że ten kombinezon nie spełnił swojej funkcji. To samo na kolanach. Jest przeszorowane mocno, ale żadnego nie ma przetarcia ani rozdarcia, nawet na łączeniach materiału. Tak samo tutaj z tyłu, w dolnej części kombinezonu nic się nie stało. I teraz tak, tutaj łokieć też dostał przed ramię tak samo, jest przeszorowany mocno. Nic się nie przedarło, płytka tak samo cała. Ale tutaj, co ciekawe, kombinezon przyjął naprawdę mocną siłę uderzenia. No i ta płytka jest powyginana. Ochraniacz spełnił swoją funkcję świetnie. No tylko niestety tutaj, tak jak już w piątce, no nie wymienimy sobie tego tak łatwo. W piątce mamy to na śruby, tutaj no to już jest troszkę więcej zabawy. Pomimo naprawdę potężnej siły wypadku, no nie przepuścił nic do wewnątrz, do wewnętrznej strony kombinezonu, więc kierowca tak naprawdę wyszedł z tego bez żadnego szwanku. Laguna Seca 5 jest wykonana z bydlęcej skóry tutu, która nie dość, że zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, jest także miła w dotyku, co przekłada się na wysoki komfort podczas użytkowania. Dopełnieniem są wstawki z tkaniny S1, której poziom wytrzymałości został podniesiony, a dwuosiowe właściwości rozciągania zapewniają komfort w każdej sytuacji. Wewnątrz kombinezonu znajduje się wyściółka Nanofil, która swoje właściwości antybakteryjne i antyzapachowe zawdzięcza jonom srebra, które zostały umieszczone wewnątrz samego włókna, a nie na zewnątrz, jak w większości materiałów tego typu. Przekłada się to również na wysoką żywotność. W piątce zastosowana została podszewka 3D Bubble, która dzięki trójwymiarowemu materiałowi tworzy niewielką poduszkę powietrzną pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwą kurtki. Brzmi tajemniczo, ale w efekcie kombinezon nie wymaga wkładania podpinek ocieplających i lepiej się układa na naszym ciele. Ilość perforacji również została zmieniona. Została ona zredukowana, co w upalne dni może mieć negatywny wpływ na odczuwalne ciepło, ale w sytuacji kryzysowej kombinezon zapewni jeszcze lepszą ochronę niż poprzednik. Wstawki z tkaniny mikroelastik zostały delikatnie zmodyfikowane. Teraz nie ma łączenia w górnej części kombinezonu. Nie ma to jednak wpływu na zakres ruchu, na to, że nadal zapewnia świetne wrażenie dopasowania i czujemy, jak kombinezon z nami współpracuje. W garbie znajduje się teraz miejsce na pojemnik z wodą, co w gorące dni może okazać się bardzo pomocne. Kombinezon możemy ubrać na buty lub pod spód dzięki systemowi Boots In. System pozwala na umieszczenie butów wewnątrz nogawki, ale dzięki dwóm zamkom nogawka może zostać zwężona i nie ma problemu, aby ubrać but na wierzch. Seca 5 jest wyposażona w kompozytowe ochraniacze łokci, kolan i ramion. Ochraniacze posiadają certyfikat EN1621.1, a zmianą w stosunku do poprzednika jest możliwość wyjęcia i wymiany aluminiowych wkładek na ramionach.
Slajdery na łokciach są również wymienne, a sam proces wymiany został nieco utrudniony poprzez lepsze dopasowanie, więc nie ma możliwości, aby mogły się wypiąć samoczynnie podczas jazdy. Pod slajderem znajduje się tytanowa płytka, która w razie wypadku chroni nasz łokieć. Nowością w stosunku do poprzednich edycji kombinezonu jest wszywka po wewnętrznej stronie kolana, mająca zwiększyć przyczepność w momencie, gdy zapieramy się o bak. Zakres dostępnych rozmiarów nie zmienił się i nadal dostępny jest on w rozmiarach 44-64 w wersji standardowej oraz przedłużonej. Podsumowując, Laguna Seca 5 jest to nadal ten sam, ceniony przez wielu miłośników sportowej i szybkiej jazdy, kombinezon, który zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort użytkowania, który został dodatkowo jeszcze poprawiony, a co ważne, cena nie została drastycznie podniesiona. Never exhausted.